Dzień dobry Państwu, witam Państwa na sesji Rady Gminy Kamienna Góra. Na podstawie artykułu 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 61. w tej kadencji sesję Rady Gminy Kamienna Góra. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Witam na dzisiejszej sesji Pana Wójta, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, witam kierowników referatów, witam Biuro Obsługi Prawnej, witam sołtysów, witam też pana dyrektora Krzysztofa Solarza, który będzie nam przedstawiał swój temat. Szanowni Państwo, jak Państwo widzą, mężczyźni mają przypięte takie białe wstążki przy klapach, tak, tylko mężczyźni. I bardzo bym poprosił panią Agnieszkę Magudę, pełniącą obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, o przedstawienie pewnych informacji. Proszę bardzo. Pod hasłem Kocham, lubię, szanuję, nie biję, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy dołączył do międzynarodowej kampanii Biała Wstążka. Jest to największa na świecie kampania informacyjna, która ma na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Kierowana jest głównie do mężczyzn i chłopców, którzy przypinając białą wstążkę solidaryzują się z kobietami i wyrażają swój sprzeciw wobec stosowania przemocy względem nich. W ramach 16 dni przeciwko przemocy zaplanowaliśmy szereg działań edukacyjnych i informacyjnych, w ramach których pracownicy naszego ośrodka w wyznaczonych terminach będą zachęcać mieszkańców naszej gminy do wsparcia naszej akcji oraz udzielać wszelkich informacji na temat uzyskania pomocy. Zaplanowane są również dyżury specjalistów telefoniczne, gdzie można zaczerpnąć informacji na temat pomocy. I tutaj korzystając z okazji, że na dzisiejszej sesji spotkaliśmy przedstawicieli całej naszej gminy, zachęcamy Państwa do wsparcia naszej akcji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kontynuując, przedstawię Państwu teraz porządek dzisiejszych obrad, a więc punkt pierwszy, otwarcie sesji, punkt drugi, informacja o protokole z poprzedniej sesji, punkt trzeci, informacja wójta z bieżącej działalności oraz przewodniczącego, punkt czwarty, informacja na temat działań podejmowanych przez inkubator przedsiębiorczości gminy Kamienna Góra, punkt piąty, podjęcie uchwał, punkt szósty, to są sprawy różne, tak. Czy ktoś ma jakieś zastrzeżenia do porządku? Jakieś uwagi? Nie ma, więc uważam porządek za przyjęty. Szanowni Państwo, informacje o protokole z poprzedniej sesji. Do chwili obecnej nie wpłynęły żadne skargi, uwagi i tak dalej. Czy ktoś na tą chwilę ma jakieś takie uwagi, skargi? Pan Janek? Nie, bo palco podnosił. Ale skupiamy się już, panie Janku, skupiamy. Dobrze. Jeżeli nie ma, to protokół uznaję za przyjęty. I przechodzimy do punktu trzeciego. Informacje pana wójta z bieżącej działalności. Zapraszam o przedstawienie informacji. Szanowny panie przewodniczący, drodzy państwo radni, sołtysi, osoby zgromadzone na dzisiejszej sesji i osoby oglądające nasze dzisiejsze spotkanie. Drodzy państwo, ostatnia sesja odbyła się 25 października. W Krzeszowie i składam Państwu sprawozdanie z mojej działalności od tamtego czasu. 28 października w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kamiennogórskim Ratuszu uczestniczyłem w jubileuszu 50-lecia małżeństwa Państwa Ireny i Stanisława Rumanów. Z Kochanowa to nasza Pani sołtys, wieloletnia radna, która wspólnie z mężem obchodziła swoje złote gody. 30 października Narada Wójta. Główny temat to stan realizacji inwestycji zaplanowanych na bieżący rok budżetowy, przewidzianych do realizacji ze środków własnych w ramach programów unijnych oraz programów krajowych. Państwo to mieli bodajże dwie sesje temu. Tą informację szczegółowo mówioną na sesji przez pana kierownika, a także sprawy różne. 4 listopada wziąłem udział na zaproszenie organizatorów w wydarzeniu charytatywnym,
które odbyło się przy stoku narciarskim w Lubawce. Było to wydarzenie zorganizowane na rzecz mieszkańca naszej gminy, mieszkańca Pisarzowic, Huberta Cierpikowskiego, borykającego się z chorobą SMA. Tam organizatorzy podsumowali całoroczny cykl różnego rodzaju wydarzeń, inicjatyw, których celem była zbiórka pieniędzy na rzecz rehabilitacji Huberta. W tym wydarzeniu 4 listopada odbyły się biegi górskie, Nordic Walking, licytacje, koncerty muzyczne i kiermasz. Na prośbę organizatorów również zaangażowane w te wydarzenia była nasza instytucja kultury, czyli Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Kamienna Góra. 4 listopada również w ten sam dzień pani wójt wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich Wesołe Babki z Pisarzowic wzięła udział w uroczystości podsumowania konkursu dla najlepszych kół gospodyń w Polsce. Na zaproszenie organizatorów, między innymi Ministerstwa Rolnictwa, ta uroczystość odbyła się na sali balowej Zamku Królewskiego w Warszawie. No i bardzo miło mi jest poinformować, chociaż myślę, że w mediach wszystkich lokalnych państwo już przeczytali tą informację, że nasze koło gospodyń Wesołe Babki otrzymały tytuł najlepszego koła gospodyń wiejskich na Dolnym Śląsku i wspólnie z 15 innymi kołami odebrały nagrodę w Warszawie. Bardzo duże wyróżnienie, z czego się również wszyscy powinniśmy jako mieszkańcy gminy cieszyć. 6 listopada miały miejsce odbiory placów zabaw w Krzeszowie i Pisarzowicach. Dwie inwestycje zrealizowane przy wsparciu finansowym ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem lokalnej grupy działania Kwiat Lnu. Również w tym samym dniu w Urzędzie Gminy wspólnie z panią Skarbnik i kierownikiem do spraw inwestycji odbyliśmy spotkanie w sprawie budżetu gminy na 2024, żeby już państwu na komisjach przedstawić projekt i planowane inwestycje na przyszły rok. 8 listopada nad leśnictwie w Kamiennej Górze odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył pan kierownik Wierciński. Było to spotkanie dotyczące między innymi dzierżawy działki pod budowę wieży widokowej w Raszowie. Potrzebny jest nam tytuł do tej nieruchomości, aby móc złożyć wniosek o pozwolenie na budowę w starostwie powiatowym, a także inne tematy, między innymi drogi dojazdowej do Nowej Białki. Myślę, że państwo już ten wniosek mieszkańca Nowej Białki widzieli, analizowali. Był to wniosek dotyczący remontu czy możliwości dojazdu do nieruchomości, której nowy właściciel jest właścicielem. Jeżeli będą jakieś pytania szczegółowe, to poprosiłbym pana kierownika o odpowiedź na te pytania. 10 listopada wziąłem udział na zaproszenie pani dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, a także pana starosty i pana burmistrza w Marszu Niepodległości, w dużym wydarzeniu zorganizowanym w Kamiennej Górze. Był to, jak sama nazwa wskazuje, marsz, który odbył się ulicami miasta Kamiennej Góry spod Zespołu Szkół przez całe centrum miasta. W spotkaniu uczestniczyła przede wszystkim młodzież, chętni mieszkańcy, zaproszeni goście, uczniowie, nie tylko Zespołu Szkół Zawodowych Ogólnokształcących, również szkół podstawowych, a także przedszkoli kamiennogórskich. I finał tych uroczystości miał miejsce pod kościołem pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, gdzie pod obeliskiem składane były wiązanki. Taką wiązankę wspólnie z sekretarzem gminy w imieniu gminy Kamienna Góra złożyliśmy. No i cały też marsz był związany z obecnością żołnierzy, a także orkiestry reprezentacyjnej policji. Bardzo duże wydarzenie. Natomiast w naszej gminie odbyły się dwa wydarzenia związane z Dniem Niepodległości. Takie oficjalne, bo było też ich więcej oczywiście w naszych szkołach, w placówkach, ale my od kilku lat organizujemy w Krzeszowie Dzień Niepodległości w formie muzycznej pod nazwą Polski Rok na Dzień Niepodległości. W tym roku w wydarzeniu
W Krzeszowie wziął udział około 450 osób, aż trudno uwierzyć, ale taka ilość osób kupiła bilety i była obecna na koncercie. Myślę, że to gwiazda przede wszystkim, która nas w tym roku odwiedziła, spowodowała, że taka ilość ludzi nas w Krzeszowie odwiedziła, za co serdecznie dziękuję. Pod gwiazdą oczywiście był Muniek Staszczyk, lider, frontman zespołu T-Love. Bardzo też miła, chyba dla wokalisty, niespodzianka z naszej strony, ponieważ kilka dni wcześniej Muniek Staszczyk obchodził swoje okrągłe 60. urodziny i na tym koncercie przez wszystkich uczestników odśpiewane zostało 100 lat i wręczyliśmy wspólnie z panią wójt, która upiekła torta okolicznościowego, i panią dyrektor, wręczyliśmy tego torta na scenie Muńkowi. I jak państwo tutaj zobaczą te zdjęcia, tymi zdjęciami Muniek chwalił się na swoich oficjalnych profilach, które obserwuje kilka milionów ludzi w Polsce. Natomiast dzień później tutaj w Pisarzowicach 11 listopada odbyła się Biesiada Polska na Święto Niepodległości, już takie wydarzenie bardziej tradycyjne, związane z polskimi pieśniami patriotycznymi, z występami dzieci. Też sporo tutaj mieszkańców chce w ten sposób świętować Dzień Niepodległości. 14 listopada w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy InPost zainteresowanym instalacją paczkomatów w Ptaszkowie w okolicy nowej remizy OSP. Tutaj ta oferta została złożona, my ją teraz analizujemy, czy formalnie możemy taką współpracę nawiązać ze względu na trwałość projektu. No ale jest taka inicjatywa i zapotrzebowanie ze strony mieszkańców, więc będziemy próbować sfinalizować tą sprawę pozytywnie. 14 września, w dniach 15-16 listopada pani wójt reprezentowała gminę na podsumowaniu realizacji projektu Dostępna Szkoła. Spotkanie odbyło się w Warszawie i uczestniczyli w tym spotkaniu wszyscy beneficjenci, którzy wnioskowali o te trudne do pozyskania pieniądze. Jak państwu pewnie znana jest informacja, bo już kilkakrotnie tu mówiliśmy, Dostępna Szkoła jako program, projekt był bardzo nowatorskim i takim pierwszym, eksperymentalnym projektem dotyczącym programu Dostępność. I przede wszystkim to szkoły były elementem właśnie stworzenia pewnych ram dotyczących poprawy dostępności tej architektonicznej, technicznej, również społecznej. Efekty tych prac były prezentowane podczas tej dwudniowej konferencji przez wszystkich wnioskodawców, również przez panią wójt, przez naszą gminę. 17 listopada Narada Wójta, główny temat to przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2024 oraz sprawy różne. 21 listopada w Urzędzie Gminy wziąłem udział w spotkaniu, czy współorganizowałem spotkanie z komendantem Państwowej Straży Pożarnej i prezesami jednostek ochotniczych straży pożarnej z terenu gminy. Spotkanie dotyczyło wypracowania propozycji podziału środków za tak zwaną premię profrekwencyjną w wyborach parlamentarnych. Jak państwo pamiętają, przed wyborami ogłoszona była informacja, że ta gmina, która osiągnie najwyższą frekwencję w wyborach do parlamentu w powiecie, otrzyma 1 000 000 zł. I co prawda tych pieniędzy jeszcze nie ma, ale na prośbę komendanta Państwowej Straży Pożarnej wypracowaliśmy pewne zręby propozycji, w jaki sposób te pieniądze miały być podzielone, a spływają do nas szczegółowe informacje, nie wiadomo jeszcze na ile one będą potwierdzone na późniejszym etapie, ale na ten moment ten 1 000 000 zł ma być podzielony na 2 źródła finansowania, to znaczy 500 000 zł ma być finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na tak zwaną termomodernizację obiektów, czyli obiekty, które wymagają wymiany źródła ciepła, wymagają termomodernizacji, docieplenia, mają wnioskować o te 500 000 do WFOŚ-u.
I o tym też rozmawialiśmy na spotkaniu, które z naszych remiz, 6 remiz wymagają tej termomodernizacji, a na ten moment mamy sytuację, w której Ptaszków jest nowym obiektem, Pisarzowice za chwilkę będą nowym obiektem oddanym, Krzeszów jest po pełnej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła, więc rozmawiamy o trzech remizach. Przede wszystkim o Gorzelec, który wymaga tej termomodernizacji i też jego stan techniczny wymaga dużej interwencji. Również Leszczyniec, o ile konserwator zabytków, bo jest to obiekt wpisany do rejestru, o ile konserwator zabytków wyrazi zgodę na jakiekolwiek interwencje, ale tam z prezesem jednostki rozmawialiśmy, które elementy prac mogły być sfinansowane, i Janiszów, który jest jakby na zewnątrz ocieplony, ale też są drobniejsze prace, które mogłyby być zakwalifikowane do tej termomodernizacji. Natomiast drugie 500 000 to, szanowni państwo, jakby wsparcie z MSWiA, czyli z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, i ma być to dofinansowanie do zakupu sprzętu i drobnych remontów. I oznacza to, że zakup sprzętów powyżej wartości 10 000 zł mógłby być dofinansowany z budżetu państwa, z Komendy Głównej Policji na poziomie 50%. Czyli drugie 50% będzie musiała wyłożyć na tę inwestycję albo gmina, albo jednostka OSP. Jeżeli zakup inwestycyjny nie będzie przekraczał 10 000 zł, wtedy ten zakup jest finansowany w 100% z MSWiA. Więc na tym spotkaniu analizowaliśmy z prezesami listę możliwych sprzętów do zakupu z tej właśnie dotacji i ewentualnie te, które przekroczyłyby wartość ponad 10 000 zł i trzeba byłoby myśleć o zaangażowaniu wkładu własnego. I jeszcze jedna, drodzy państwo, informacja. Ta dotacja, wsparcie z WFOŚ-u na termomodernizację, to jest konkurs. My tych pieniędzy nie dostaniemy na konto, tylko trzeba będzie o te pieniądze zawalczyć w konkursie. I jeżeli ten konkurs wygramy, to będzie to refundacja. Czyli będziemy musieli znaleźć pieniądze w budżecie, żeby sfinansować to zadanie, zrealizować, rozliczyć i wtedy otrzymamy zwrot tych pieniędzy. 21 listopada w Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyło się zakończenie projektu horyzontalnego o nazwie Kodeks. On dotyczył krótkich łańcuchów dostaw żywności, ale jest dzisiaj pan dyrektor i trochę więcej powie na ten temat. I tego samego dnia odbył się całodniowy study tour, czyli wizyta pracowników turystyki Dolnego Śląska, dziennikarzy dolnośląskich, a także przewodników turystycznych na naszej ziemi. Było to study tour zorganizowane przez naszą lokalną organizację turystyczną, gdzie między innymi lokalizacje również naszej gminy były wzięte pod uwagę. Ci przewodnicy u nas tutaj byli. Oczywiście celem takich study tourów jest przede wszystkim zainteresowanie ofertą, którą Ziemia Kamiennogórska posiada, i też zwrócenie uwagi na to, żeby w planach organizacyjnych wycieczek przez biura turystyczne i przewodników nasze gminy z powiatu kamiennogórskiego się znajdowały coraz częściej. 22 listopada wziąłem udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzyskiej. Spotkanie miało miejsce w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Główny temat to przyjęcie strategii aglomeracji wałbrzyskiej, która powstawała przez ostatnie 1,5 roku. Ważny dokument, który będzie obowiązywał przez następne 7 lat funkcjonowania budżetu unijnego. Ten dokument został formalnie w formie uchwały przegłosowany, a także funkcjonowanie instytucji pośredniczącej aglomeracji wałbrzyskiej, która na ten moment straciła dofinansowanie z tak zwanej pomocy technicznej, ponieważ zakończył się budżet i przez okres przejściowy trzeba będzie finansować ją ze środków własnych. Jednocześnie zobowiązanie pani dyrektor i pana prezydenta Wałbrzycha było takie, że będą trwały usilne starania, żeby pozyskać albo ze źródeł Urzędu Marszałkowskiego, albo być może innych, jakieś wsparcie finansowe, żeby gminy nie odczuły funkcjonowania tej instytucji pośredniczącej w najbliższych latach.
23 listopada wziąłem udział w szkoleniu na temat Funduszu Małych Projektów, nowej perspektywy finansowej Interreg Polska-Czechy. Tam sporo zmian. To jest taki program, z którego najczęściej korzystamy, jeśli chodzi o fundusze transgraniczne polsko-czeskie. Zwiększa się wartość dofinansowania, ponieważ projekty w priorytecie turystyka zwiększają się, ich wartość się zwiększa nawet do 80 tysięcy euro, więc do tej pory było 30 tysięcy euro, więc to myślę, że i też uproszczone zostaną procedury rozliczenia, wnioskowania, więc myślę, że to dobra informacja nie tylko dla gminy, nie tylko dla naszych jednostek, również dla stowarzyszeń, bo stowarzyszenia również mogą korzystać z tych środków. 23 listopada w PSP w Kamiennej Górze odbyło się kolejne spotkanie z prezesów jednostek OSP, już z przedstawicielem WFOŚ-u, z doradcą. W tym spotkaniu uczestniczył pan sekretarz i też było to spotkanie, na którym można było zapytać doradcy WFOŚ-u, jakie rodzaje inwestycji będą możliwe do sfinansowania. W zasadzie programu jeszcze nie ma, on dopiero powstaje. Najwcześniej może być ogłoszony nabór po nowym roku, o ile się znajdą pieniądze w budżecie państwa na ten cel. Odpowiadając być może na pytanie, które padnie, ponieważ za premię profrekwencyjną w zasadzie gminie naszej, która zwyciężyła ten wyścig, powinniśmy otrzymać 2,5 miliona złotych. Milion złotych dla strażaków, milion złotych na tak zwany fundusz obywatelski i po 250 tysięcy na kluby sportowe i na koła gospodyń wiejskich. Nie mamy jeszcze żadnych informacji, czy te pieniądze będą, jak będzie wyglądał podział tych środków, ponieważ tych pieniędzy jeszcze nie ma w budżecie i nie ma żadnych regulacji w tym zakresie. Wiem z portali samorządowych, że wpłynął wniosek o zmianę w budżecie państwa i jeżeli będę miał jakieś szczegółowe informacje, to na pewno będę państwa informował, na razie czekamy. 25 listopada w Długołęce odbyło się spotkanie integracyjne 5 młodzieżowych rad gmin z Dolnego Śląska. W tym spotkaniu uczestniczyła nasza Młodzieżowa Rada Gminy Kamienna Góra, delegacja tej Młodzieżowej Rady i wspólnie z MRG z Dzierżoniowa, z Oleśnicy, Radkowa i Długołęki przez kilka godzin rywalizowali sportowo, grali piłkę siatkową, ale też przede wszystkim chodziło o integrację, o wymianę doświadczeń, o zapoznanie nowych ciekawych pomysłów, idei, ale przede wszystkim, żeby MRG między sobą na Dolnym Śląsku współpracowały. W tym spotkaniu wzięła udział również pani wójt, która była opiekunem też naszej Młodzieżowej Rady. 27 listopada Narada Wójta. Główne tematy to analiza opinii i wniosków Komisji Finansowo-Gospodarczej do projektu budżetu celem ustalenia ostatecznego projektu uchwały budżetowej. I drodzy państwo, to jest ostatnia informacja, chociaż jeszcze dzisiaj przed sesją spotkałem się w inkubatorze przedsiębiorczości z spółką Sudeti, która jest zainteresowana utworzeniem kopalni w Olszynach. Spotkanie dotyczyło naszej spółdzielni energetycznej. Spółka jest zainteresowana przystąpieniem do spółdzielni energetycznej. Myślę, że pan dyrektor też kilka słów na ten temat powie. To już nasze chyba trzecie spotkanie na ten temat. Spółka oprócz działalności wydobywczej planuje również na działkach bezpośrednio przylegających do tej przyszłej działalności stworzyć farmę fotowoltaiczną o mocy różnie od 5 do 10 mega i to byłoby dla nas też bardzo duże wsparcie, żeby z takim wolumenem wyprodukowanej energii współtworzyła z nami spółdzielnię energetyczną, ponieważ wtedy moglibyśmy za cenę niższą niż na rynku zakupować tą energię od spółdzielcy, z którym pracujemy wewnątrz organizacji. To wszystkie informacje. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo za przedstawienie informacji. Proszę, czy ktoś z państwa ma jakieś pytania? Nie ma. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo,
Tak, panie dyrektorze, proszę się już przygotować pomału. Ja tylko przeczytam moje sprawozdanie z działalności, które zawsze jest krótkie. 30 października podpisanie uchwał celem ich przesłania do organu nadzoru i kontroli wojewody dolnośląskiego. I wszystkie uchwały zostały przekazane do realizacji wójtowi gminy. Uroczystość związana z obchodem Święta Niepodległości, koncert CBK w Krzeszowie, o tym, co wspominał pan wójt. Tak, też tam byłem, też widziałem ten wspaniały koncert. 20 listopada zwołanie 61. sesji Rady Gminy, 24 listopada posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej, a także dyżury 3, 17 i 24. I szanowni państwo, 17 listopada na zaproszenie pana prezesa OSP Ptaszków, pana Andrzeja Bilmana, byłem państwa przedstawicielem, dostaliśmy podziękowania od jednostki. Tutaj pan Michał przekaże, żebyście państwo przeczytali. Pamiętacie państwo wkład, dofinansowanie na zakup sprzętu. Państwo sobie oglądną. Dziękujemy bardzo za... My dziękujemy za podziękowania, a... Słucham? Ale ja też byłem i reprezentowałem Radę i mówię tylko i wyłącznie o tym. Szanowni państwo, to wszystkie... To jest sprawozdanie, to jest wszystko w moim. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Zapraszam pana dyrektora o przedstawienie informacji na temat działalności inkubatora przedsiębiorczości. Proszę bardzo. Szanowni państwo, dziękuję serdecznie za zaproszenie, za możliwość zaprezentowania działalności inkubatora przedsiębiorczości na przestrzeni poprzedniego roku. Poprzednim razem miałem przyjemność prezentować państwu nasze działania w wrześniu ubiegłego roku. I od tamtej pory wydarzyło się trochę rzeczy. W poprzednim roku prezentowałem państwu taki diagram porównujący to, jak inkubator wyglądał w 2019 roku, jak wygląda obecnie. I te usługi inkubatora, które są świadczone, powoli się ustabilizowały. Czyli tak jak państwo widzą, mamy tutaj cztery filary, na których opiera się praca inkubatora przedsiębiorczości. I pierwszym z tych filarów są usługi statutowe, które świadczymy, czyli są to usługi dotyczące wynajmu powierzchni biurowych, udostępniania sali konferencyjnej, usługi wirtualnego biura. Świadczymy usługi doradcze, ale także inkubator stara się w miarę możliwości komercyjnie świadczyć usługi na rynku. I tutaj świadczymy usługi z zakresu wykonywania analiz komercyjnych, czy także komercyjnie obsługujemy projekty, co pozwala nam przynajmniej częściowo finansować tą jednostkę. Projekty zewnętrzne, które były realizowane w poprzednich latach dość prężnie, zmniejszyły swoją wagę, jeżeli chodzi o nasze działania, ze względu na to, że brakuje nam już po prostu przestrzeni kadrowej do tego. Aczkolwiek planujemy w najbliższym czasie nawiązać współpracę z SWPS w zakresie pozyskiwania i organizowania na naszym terenie praktyk dla nowego kierunku, który właśnie w SWPS jest w tym momencie zakładany. I dwa według mnie najważniejsze filary w zakresie funkcjonowania inkubatora przedsiębiorczości, czyli są to projekty własne, które realizujemy i mówię tutaj głównie o krótkich łańcuchach dostaw żywności, a także projekty związane z organizowaniem lokalnego rynku energii, ograniczaniem emisji czy poprawą efektywności energetycznej budynków na terenie gminy wiejskiej Kamienna Góra. I teraz pokrótce postaram się państwu trochę na każdy z tych tematów powiedzieć. Powiem od razu, że będzie to prezentacja raczej hasłowa, więc jeżeli któryś z tematów państwa bardziej zainteresuje, gorąco zapraszam do dyskusji po zakończeniu prezentacji. W kwestiach formalnych, aby pokazać państwu, jak wygląda zainteresowanie usługami inkubatora przedsiębiorczości, to wyczerpaliśmy już maksymalnie możliwości powierzchniowe inkubatora. I nie mamy już nawet metra kwadratowego więcej, który moglibyśmy wynająć. Obecnie w inkubatorze jest wynajętych 7 biur o łącznej powierzchni 112 metrów kwadratowych. Jeżeli myślimy o rozwoju tej jednostki, no to potrzebujemy dodatkowych powierzchni, których w Czadrowie 26 niestety już nie mamy. Mamy łącznie 4 najemców, ponieważ część najemców wynajmuje więcej niż jedno biuro. Jeżeli chodzi o usługi wirtualnego biura, obecnie są to 4 podmioty, ale dziś rano pojawił się 5, który prawdopodobnie skorzysta z usługi wirtualnego biura. Co ważne, spółki rejestrując swoją działalność na terenie gminy dają nam realne profity, chociażby w postaci podatków, które wpływają właśnie do naszego lokalnego samorządu. Mogą państwo zauważyć, że spadło zainteresowanie usługą inkubacji przedsiębiorstw. Była to usługa, którą świadczyliśmy głównie na potrzeby wykazania wskaźników w ramach projektu, z którego został ufundowany inkubator
przedsiębiorczości. Obecnie nie ma konieczności tego, żeby taką usługę inkubacji świadczyć. Po prostu na bieżąco świadczymy usługi doradcze dla przedsiębiorców, którzy są zainteresowani założeniem czy rozwojem swojej działalności gospodarczej. Aby pokazać Państwu firmy, które obecnie znajdują się w inkubatorze, w większości są to stali najemcy, którzy są zadowoleni z usług, które świadczymy i którzy nie poszukują innych powierzchni. Mamy również kolejkę przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z usług inkubatora, jednak niestety, tak jak wspomniałem, nie mamy już żadnej powierzchni. Mogą Państwo zauważyć tutaj logo Kwiatu Lnu. I współpraca z lokalną grupą działania jest bardzo ważnym elementem działania w tym momencie inkubatora przedsiębiorczości, ponieważ oprócz tego, że zostałem zaproszony do zasiadania w zarządzie lokalnej grupy działania, mam przez to realny wpływ również częściowo na kierunki, które obiera lokalna grupa działania, więc uczestniczyłem mocno przy współtworzeniu lokalnej strategii rozwoju dla przyszłej perspektywy finansowej i tutaj mocno naciskałem na to w Elgiedzie, żeby znalazły się środki głównie dla przedsiębiorców i dla producentów rolnych. Mówię tutaj o krótkich łańcuchach dostaw żywności. Powiem na ten temat trochę więcej w dalszej części prezentacji, ale ta współpraca z Elgiedem układa się na tyle dobrze, że nasze kompetencje się zazębiają, czyli lokalna grupa działania posiada środki dla przedsiębiorców na podjęcie działalności gospodarczej i w tej perspektywie będą to środki na rozpoczęcie działalności w okolicach 100 tysięcy złotych. Te środki będą dostępne już w przyszłym oraz kolejnym roku, a także środki na rozwój działalności gospodarczej. I kiedy pojawia się przedsiębiorca, który chce założyć działalność i pyta nas, gdzie zdobyć pieniądze, no to my jesteśmy w stanie skierować go do lokalnej grupy działania i na odwrót. Jeżeli przedsiębiorca przychodzi do lokalnej grupy działania po środki, a ma wątpliwości związane z prowadzeniem działalności, może udać się do nas i my bezpłatnie takie usługi doradcze prowadzimy. Więc ta współpraca układa nam się bardzo dobrze, co widać chociażby w zakresie krótkich łańcuchów dostaw żywności, które są tym trzonem w poprzednich latach, który stanowił pracę inkubatora. I mogą Państwo zauważyć tutaj cztery logotypy, czyli mamy logotyp z ziemi, czyli platformy, którą gmina Kamienna Góra ufundowała dla Stowarzyszenia Producentów Lokalnych Sudetów Środkowych. Mamy dwa logotypy, czyli sudeckich producentów i producentów ziemi kamiennogórskiej. Są to dwie grupy operacyjne EPI, które powstały w ramach działania Współpraca. I mamy to logo po prawej stronie, które jest perspektywą na przyszłe lata. Czyli jest to połączenie tych dwóch logotypów. Jest to grupa producentów, która mam nadzieję zaciśnie swoją współpracę i to ona będzie stanowiła trzon rozwoju krótkich łańcuchów. Za chwilę pokażę, jak wygląda ta sytuacja obecnie, a jakie mamy plany i wizje na przyszłe lata. Więc w kwestii portalu z ziemi, który funkcjonuje już w formie testowej i to musimy powiedzieć, bo nie jest to narzędzie doskonałe i mamy tego pełną świadomość, on funkcjonuje na lokalnym rynku od ponad 2 lat. Obecnie z tą platformą związanych jest 13 producentów i do tej pory ci producenci przygotowali ponad 800 paczek, które zostały wydane dla lokalnych klientów. Co stanowi dla tych producentów ponad 65 tysięcy złotych, ale dodatkowego przychodu, ponieważ musimy sobie uświadomić, że ta platforma nie jest ich podstawowym kanałem sprzedażowym. Jest to jeden z wielu kanałów sprzedażowych, ponieważ każdy producent może sprzedawać również innymi kanałami swoje produkty. I czego mamy świadomość, to to, że ta platforma nie jest doskonała i wymaga poprawek. I od ponad roku pracowaliśmy nad tym, aby tą platformę zmienić i wspólnie ze spółką ACO oraz ze spółką ISOTECH przygotowujemy nową odsłonę platformy z ziemi i otrzymaliśmy już dostęp do formy testowej tej nowej odsłony. Ta odsłona będzie dużo bardziej przyjazna dla klienta. Będzie tam przede wszystkim możliwość dokonania zakupów bez rejestracji. Ta platforma będzie dużo bardziej przejrzysta i dużo łatwiejsza, ale nie tylko dla klienta, ale też dla nas jako inkubatora, czyli dla animatora tego lokalnego rynku rolnego, ponieważ my będziemy mogli w prostszy sposób sterować tym, co dzieje się wewnątrz tej platformy sprzedażowej. Liczę na to, że do końca tego roku przejdziemy fazę testów, zaimplementujemy wszystkie niezbędne rzeczy na tą platformę i będziemy mogli ją w przyszłym roku uruchomić. Co bardzo ważne, chciałbym nadmienić, że platforma z ziemi nie poświęca żadnych środków na działania marketingowe, czyli nie ma żadnej reklamy, żadnych banerów, a mimo to tydzień w tydzień ta sprzedaż na platformie jest, czyli mamy już grupę stałych klientów. Chcielibyśmy również, żeby
Ta platforma była przyjemna wizualnie dla oka, więc producenci zatrudnili profesjonalnego fotografa, który wykona sesję zdjęciową zarówno ich produktów, jak i sylwetek producentów, dzięki czemu mam nadzieję, że przez to, że będzie to przyjemniejsze dla oka klienta, ta sprzedaż poprzez tą platformę być może ulegnie zwiększeniu. Ale krótkie łańcuchy dostaw żywności to także dwie grupy operacyjne, o których wspomniałem, grupy, u których pojawiły się już konkretne pieniądze. Mówimy tutaj o działaniu Współpraca, działaniu 16.2 i były to działania mające na celu głównie zwiększenie potencjału przetwórczego w gospodarstwach producentów. Zawiązaliśmy dwie grupy, Inkubator Przedsiębiorczości obsługiwał te wnioski i nadal obsługuje. Mamy tutaj trwałość projektu jeszcze przez najbliższe 2 lata i główne zadania, które postawiły sobie te grupy, to w grupie sudeckich producentów było to stworzenie mobilnego punktu wspólnej sprzedaży. I tutaj została zakupiona przyczepa gastronomiczna, która teraz co piątek wystawia się na targowisku w Kamiennej Górze. Zachęcam do zakupów. A także będzie uczestniczyła w jarmarkach, festynach, wystawach. I będzie do dyspozycji wszystkich producentów, którzy tworzą tą grupę. Ale oprócz tej przyczepy i oprócz kosztów jakby administracyjnych, producenci zakupili 32 maszyny i 32 urządzenia do swoich gospodarstw. Czyli jesteśmy jedną z niewielu grup w Polsce, która otrzymała wsparcie, ale te środki przekierowała bezpośrednio dla rolników. Czyli nie do pośredników, nie dla organizatora, tylko to właśnie rolnicy otrzymali największą część tego wsparcia i w tym przypadku było to 83%, a w przypadku grupy producentów ziemi kamiennogórskiej 85% trafiło bezpośrednio do producentów. Tam zakupiono 22 maszyny, a ten projekt polegał na stworzeniu stacjonarnego punktu wspólnej sprzedaży, który mieści się na ulicy Jeleniogórskiej 27 w Kamiennej Górze i tam jest sklep, gdzie można zakupić regionalne produkty od lokalnych producentów. Zarówno jedna i druga grupa otrzymała wsparcie w wysokości 325 tysięcy złotych i te środki zostały już w całości wypłacone na konta producentów. Teraz liczymy na to, że w kolejnej perspektywie mamy już wytyczne, z którymi będziemy negocjować. Producenci będą mogli uzyskać kolejne środki w wysokości nawet do 500 000 zł na rozwój grupy operacyjnej i 325 tysięcy na utworzenie kolejnej grupy, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie na terenie całej lokalnej grupy działania Kwiat Lnu. Mamy też świadomość, tak jak wspomniałem, wyzwań związanych z tym, że ta platforma i ta sprzedaż mogła wyglądać lepiej, ale to wymaga przede wszystkim zacieśnienia współpracy pomiędzy producentami, zwiększenia działań marketingowych, ale także zwiększenia ilości produktów, ponieważ największym problemem w tym momencie jest mała ilość produktów, która jest wytwarzana lokalnie, ale może temu pomóc chociażby inkubator przetwórstwa lokalnego, który, jak już wiem, w najbliższym czasie chyba wystartuje z remontem, ponieważ przetarg został już rozstrzygnięty. I tutaj właśnie za ścianą powstanie inkubator przetwórstwa lokalnego, którego operatorem będzie Centrum Biblioteczno-Kulturalne, który jest finansowany między innymi przy pomocy właśnie lokalnej grupy działania Kwiat Lnu. I ten inkubator będzie dostępny zarówno dla rolników, przetwórców, dla przedsiębiorców, którzy chcą wejść na rynek spożywczy, ale także dla osób fizycznych, które chciałyby przetestować swoją działalność, czyli załóżmy ktoś piecze torty i chciałby wejść na rynek, to nawet bez zakładania działalności gospodarczej będzie mógł tutaj właśnie w inkubatorze przetwórstwa lokalnego w Pisarzowicach przetestować taką działalność. Przechodząc do działań związanych z kwestiami energetycznymi, z niską emisją, w inkubatorze obsługujemy 2 programy. Pierwszy program to jest program priorytetowy Czyste Powietrze, a drugi program to jest program Ciepłe Mieszkanie. Są to programy, które dofinansowują wymianę źródeł ciepła dla właścicieli budynków jednorodzinnych, program Ciepłe Mieszkanie dla budynków wielorodzinnych i w nowej odsłonie program Ciepłe Mieszkanie również dla wspólnot i dla mieszkań, których właścicielem jest gmina, ale gdzie są wspólnoty. Więc tutaj z panią kierownik wspólnie dyskutujemy i negocjujemy, w jaki sposób to wsparcie mogłoby wyglądać w przyszłym roku. Ale jeżeli chodzi o liczby, to w 2023 roku przeprowadziliśmy na terenie gminy Kamienna Góra ponad 100 konsultacji, co zaowocowało 42 złożonymi wnioskami o dofinansowanie. I mamy również informację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, że na teren naszej gminy wpłynął ponad 1 000 000 zł dla mieszkańców
z czego większa część tej kwoty to są wnioski złożone przez właśnie inkubator przedsiębiorczości, przez punkt informacyjno-konsultacyjny, który tam się znajduje. Ciągle mamy niewystarczające zainteresowanie programem Ciepłe Mieszkanie i tu gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców, którzy nas słuchają, do tego, żeby zainteresować się możliwością uzyskania wsparcia na wymianę źródła ciepła w budynkach wielorodzinnych. Taka możliwość teraz istnieje i w ostatnim czasie zwiększyła się również maksymalna kwota dotacji, którą mieszkańcy mogą uzyskać. Jeżeli ktokolwiek będzie zainteresowany, to gorąco zachęcam do kontaktu właśnie z punktem informacyjno-konsultacyjnym w inkubatorze w Czadrowie. Dodam jeszcze na marginesie, że świadczymy również usługi punktu konsultacyjno-informacyjnego komercyjnie dla gminy Lubawka i gminę Lubawka obsługujemy również w zakresie czystego powietrza, jak i ciepłego mieszkania. Przechodząc teraz do tematu, który zajmuje ostatnio najwięcej czasu w inkubatorze przedsiębiorczości, jest to temat spółdzielni energetycznej, która została zawiązana przez gminę wiejską Kamienna Góra, gminę Czarny Bór oraz spółkę Sanicom. I tutaj widzą Państwo harmonogram działań związanych ze spółdzielnią energetyczną. Można powiedzieć, że przeszliśmy bardzo sprawnie i bardzo płynnie przez te wszystkie etapy, ponieważ tematem spółdzielni energetycznej klastra energii zajmuje się od około półtora roku czy dwóch lat. To w marcu tego roku, gdy podpisaliśmy list intencyjny wspólnie z gminą Lubawka, która finalnie nie przystąpiła do spółdzielni energetycznej, to zebranie walne założycielskie miało miejsce już w lipcu. I od marca do lipca przygotowaliśmy całą niezbędną dokumentację projektową właśnie do założenia spółdzielni energetycznej. Następnie w sierpniu mieliśmy już wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, a we wrześniu błyskawicznie KOWR wpisał nas jako pełnoprawną spółdzielnię energetyczną, więc od września tego roku jesteśmy już ustawową spółdzielnią energetyczną. I teraz działania, które są przed nami, jeżeli chodzi o spółdzielnię energetyczną, to chcielibyśmy do końca tego roku opracować po pierwsze system rozliczeń wewnętrznych, ponieważ spółdzielnia energetyczna będzie rozliczała się na zewnątrz, czyli z operatorem, zgodnie z ustawą i na to nie mamy wpływu. Natomiast na rozliczenia wewnętrzne, czyli to, jak będziemy się rozliczać za energię, którą będą partnerzy wymieniać, jest już naszą wewnętrzną sprawą. I tutaj chcę do końca tego roku przygotować projekt takich rozliczeń i przedstawić członkom, założycielom spółdzielni energetycznej. Pracujemy równolegle, również negocjujemy z operatorem umowę kompleksową dla spółdzielni energetycznej oraz umowy dla członków, dla punktów poboru energii, które są wytypowane do spółdzielni energetycznej. A przypomnę, że w tym momencie do spółdzielni wszedł inkubator przedsiębiorczości na terenie naszej gminy, przedszkole na terenie gminy Czarny Bór, które ma nadwyżkę, jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej i przepompownia na terenie spółki Sanicom w Lubawce. Czyli mamy te trzy punkty, które będziemy chcieli przetestować i tam przetestować system rozliczeń. Liczę na to, że system rozliczeń będziemy testować już w pierwszym kwartale 2024 roku. Jeżeli tylko uda nam się opracować ten system rozliczeń, będziemy dołączać wszystkie możliwe punkty na terenie każdego z podmiotów, każdego z członków założycieli spółdzielni, a także zapraszać nowe podmioty do spółdzielni energetycznej. Więc robi się z tego naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie, które może przynieść dla gminy realne oszczędności, ponieważ będziemy w stanie w ramach spółdzielni wymieniać się energią produkowaną w jednym miejscu i korzystać z tej energii w innym miejscu w stosunku 1:1 w czasie rzeczywistym. Więc wymaga to naprawdę dużej pracy, jeżeli chodzi o opracowanie odpowiedniego modelu do zarówno rozliczeń, jak i produkcji tej energii. Należy również wspomnieć o tym, iż w ramach działań przy spółdzielni energetycznej pozyskujemy środki z zewnątrz. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w działaniu B222 z KPO, które ma na celu przekazanie nam środków na opracowanie dokumentacji projektowej. I tutaj będziemy opracować dokumentację zarówno dla spółki Sanicom gminy Czarny Bór, ale także dla naszej gminy. I nasza gmina zawnioskowała o opracowanie dokumentacji dla instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych. Jeżeli otrzymamy to wsparcie, to jest 400 tysięcy złotych i to jest 90% refundacja poniesionych kosztów. Jeżeli otrzymamy to wsparcie, chcielibyśmy opracować dokumentację przynajmniej dla dwóch budynków na terenie gminy na budowę czy to instalacji fotowoltaicznej, czy innych źródeł OZE. I 30 listopada, czyli jutro, rusza nabór na działania inwestycyjne w ramach tego działania 222. I tutaj mówimy już o kwotach nawet do 26 milionów złotych. Więc zobaczymy, bo jutro będą dopiero ujawnione kryteria naborów i wnioski.
chcielibyśmy zobaczyć i wystartować w tym konkursie właśnie na budowę źródeł, tylko źródeł, do których dopiero będziemy musieli opracować dokumentację, ale są już to naprawdę spore kwoty i tu powiem jeszcze na marginesie, że dużym wyzwaniem będzie to, że prawdopodobnie zleceniodawcą wszystkich prac będzie musiała być spółdzielnia energetyczna, a to jest świeży podmiot, który tak naprawdę nie posiada jeszcze żadnego doświadczenia, więc naprawdę niezłe wyzwanie przed nami. I przechodząc do pozostałych działań, które toczą się równolegle, to są programy horyzontalne, o których wspomniał wójt w swoim sprawozdaniu. Pierwszym z tych programów jest program Kodeks, w którym uczestniczy inkubator przedsiębiorczości, a szczególnie mówimy tutaj o przedsięwzięciu z ziemi. Projekt Horyzontalny Kodeks jest to współpraca 6 uczelni z terenu Europy oraz firmy Isotech z Krakowa, która zaprosiła nas do współpracy. Ten program przynosi nam takie korzyści, że jest reklamą gminy Kamienna Góra jako gminy innowacyjnej, gminy niebojącej się zaryzykować i postawić na nowości, które nigdzie nie były testowane. Jesteśmy promowani zarówno w Polsce, jak i mam nadzieję dzięki programowi Kodeks również w Europie, jako nietypowy przykład tego, gdzie samorząd zaangażował się w inicjowanie krótkich łańcuchów dostaw żywności, czyli w lokalne rynki rolne. Takie rzeczy w kraju się nie dzieją i tutaj na wielu konferencjach czy w opracowaniach naukowych jesteśmy pokazywani jako przykład. Więc mamy tak zwane żywe laboratorium, które mieści się również w inkubatorze. W zeszłym tygodniu mieliśmy spotkanie i tutaj przyjechali przedstawiciele z całego kraju, abyśmy dyskutowali o tym, w jaki sposób te rynki mogą być wspierane. Jest to rozpoczęcie cyklu szkoleń i spotkań na ten temat. Jest również drugi program horyzontalny, gdzie złożyliśmy wniosek wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym i z lokalną grupą działania Kwiat Lnu. Jest to trójstronna umowa na zasadzie porozumienia i to jest program EcoReady, który wiąże się z pokazaniem przykładu tego również w jaki sposób inkubator i gmina wspiera lokalne rynki rolne, tylko jest to działanie zupełnie jakby z innej gałęzi. I tutaj w tym programie, jeżeli uda się pozyskać dofinansowanie, mamy również środki na obsługę tego projektu, więc moglibyśmy zwiększyć też samofinansowanie inkubatora przedsiębiorczości. Przechodząc do działań promocyjnych, czyli to w jaki sposób nasze działania, czyli jako inkubatora przedsiębiorczości przekładają się na promocję, to uczestniczyliśmy w produkcji 2 cyklów filmów szkoleniowych. Pierwszy cykl dotyczył krótkich łańcuchów i to był cykl prosto od rolnika dostępny na YouTube i który był też emitowany w telewizji ogólnopolskiej. Natomiast drugi cykl to jest to, co Państwo widzą, cykl filmów Lokalna Energia. To było 12 odcinków i z tych 12 odcinków 2 były nagrane na naszym terenie. I to było właśnie zaprezentowanie tego, czym jest idea spółdzielni energetycznej, jak spółdzielnia energetyczna może się zawiązać i jak funkcjonuje oraz jak będzie się w przyszłości rozliczała. Te filmy są dostępne na YouTube, gorąco zachęcam do tego, żeby obejrzeć. Mamy tutaj sporo przebitek właśnie z naszego regionu, z naszymi instalacjami. Miałem również możliwość wystąpienia na Dolnośląskim Kongresie Przedsiębiorczości na Obszarach Wiejskich, gdzie prezentowałem właśnie działania inkubatora przedsiębiorczości i możliwość wspierania lokalnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Było to wydarzenie na Dolnym Śląsku, gdzie pojawili się przedstawiciele różnych instytucji właśnie z całego Dolnego Śląska, ale miałem również zaszczyt uczestniczyć w pierwszym, drugim i trzecim szczycie grup operacyjnych EPI. Jest to ogólnopolskie wydarzenie. Na drugim szczycie zostałem zaproszony jako prelegent w panelu dyskusyjnym właśnie na temat możliwości wspierania KEŻ-etów. Jest to wydarzenie, na których pojawia się kilkaset osób z całego kraju, gdzie mamy możliwość wymiany doświadczeń właśnie na temat wspierania lokalnych rynków rolnych. Tutaj wspomnę również o wydarzeniu, które będzie miało miejsce za 2 dni. Zostałem zaproszony wspólnie z jednym producentem tutaj od nas z ziemi kamiennogórskiej do Ministerstwa Rolnictwa na rozmowy na temat funduszy, czyli przyszłej perspektywy i wspierania krótkich łańcuchów dostaw. Zawiązała się bardzo wąska grupa, która będzie dyskutowała na temat wytycznych, które zostały przygotowane. Projekt wytycznych, który otrzymaliśmy, wskazuje, że prawdopodobnie żadna grupa operacyjna w przyszłej perspektywie nie skorzystałaby z tego wsparcia, ponieważ jest ono tak niekorzystnie sformułowane. I ministerstwo poprosiło, żebyśmy przekazali w takim razie informację, czego grupy operacyjne potrzebują i jak to wsparcie mogłoby wyglądać, więc za 2 dni takie spotkanie mamy w Ministerstwie Rolnictwa.
Przechodząc, wracając tutaj na nasze lokalne podwórko, warto również wspomnieć o wydarzeniu, które będzie miało miejsce w przyszłym roku. Rada programowa sugerowała, aby zintensyfikować działania skierowane stricte do przedsiębiorców i tutaj we współpracy z Urzędem Pracy, w porozumieniu z dyrektorem Urzędu Pracy w Kamiennej Górze, chcielibyśmy zorganizować cykliczne wydarzenia, tak zwane śniadania dla przedsiębiorców, które pozwolą zintegrować się lokalnym przedsiębiorcom. Drugie wydarzenie z tego cyklu, pierwsze miało miejsce w Starostwie Powiatowym, natomiast drugie wydarzenie będzie miało miejsce 9 stycznia o 7:30. Przygotowujemy właśnie zaproszenia dla lokalnych przedsiębiorców i chcielibyśmy, aby to wydarzenie pozwoliło lokalnym przedsiębiorcom na tyle się zintegrować, żeby mogli korzystać wzajemnie ze swoich usług, polecać się, a także zgłaszać podczas tych spotkań palące ich problemy, które moglibyśmy wspólnie, jako taka grupa interesu, realizować. Jeszcze na koniec w kwestii formalnej, jeżeli chodzi o inwestycje, które mają miejsce w inkubatorze przedsiębiorczości, utrzymaniu tego budynku w należytym stanie, to w tym roku zostały zrealizowane działania, które miały na miejscu na celu poprawę dostępności, czyli poprawiliśmy podjazd dla niepełnosprawnych i wyremontowaliśmy wejście do budynku. Naprawiliśmy poszycie dachowe w 1/3 budynku i na tej 1/3 została zainstalowana instalacja fotowoltaiczna. Poprawiliśmy salę konferencyjną, czyli ją wygłuszyliśmy i wymieniliśmy oświetlenie na LED-owe. No i co dla mnie najważniejsze, zamontowaliśmy instalację fotowoltaiczną. Jest to instalacja o mocy około 13 kW-pików. Jest to przewymiarowana instalacja, czyli przekracza potrzeby inkubatora, ale jest to działanie celowe, ponieważ nadmiar tej energii chcielibyśmy rozliczać w ramach spółdzielni energetycznej. Czyli energia, która będzie wyprodukowana w inkubatorze, będzie mogła zostać zużyta w innym miejscu na terenie naszej gminy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli mają Państwo pytania, jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo za przedstawienie informacji. Proszę, kto z Państwa ma pytania? Już widzę, Pan Janek, proszę. Panie dyrektorze, Pan wspomina, że wynajmuje Pan pomieszczenia dla firm, które działają, a te firmy, co Pan wskazuje, te firmy działają niektóre od lat. To znaczy oni szukają na rynku tanie pomieszczenia, że akurat taki jest wzięcie w inkubatorze przedsiębiorczości? Kiedyś Panu zadałem pytanie, jak jest wynajmowanie tych pomieszczeń, tak na luzie Panu, jak pan pamięta. Tak. Czy kwiat lnu, czy jak. Wie Pan, ja jestem nie tylko, że radnym, jestem mieszkaniec, płacę podatki. I tak jak mnie słucham, każdy chciałby wiedzieć, czy Kowalski, który wynajmuje, czy firma, czy stowarzyszenie, czy my dokładamy do tego, czy oni wychodzą na zero, czy po prostu, bo Pan powiedział, że nie ma licznika, no to ja dalej nie wiem i chciałbym dalej usłyszeć od Pana, że to pokrywa energię i tym podobnie, co oni płacą. Tak. To, Panie Radny, gwarantuję, że czynsz, który jest pobierany od najemców, w pełni pokrywa zapotrzebowanie na rachunki. Tu energię elektryczną, wodę i ogrzewanie. Natomiast ceny, które my mamy, są cenami zgodnie z projektem, który realizujemy, czyli to muszą być ceny rynkowe, więc te ceny są ustalone na podstawie badania rynku kamiennogórskiego pod kątem wynajmu powierzchni biurowej, a duże zainteresowanie pomieszczeniami inkubatora wynika z tego, że są to usługi o bardzo wysokim poziomie, jak na nasz teren w ziemi kamiennogórskiej, ponieważ to jest teren ogrodzony z systemem alarmowym, który jest na bieżąco sprzątany, jest w pełni wyposażony. I bardzo trudno o zdobycie takich pomieszczeń na terenie Kamiennej Góry, stąd tak duże zainteresowanie. Jeżeli chodzi o ceny wynajmu, tutaj już przygotowuję przedsiębiorców do tego, że w przyszłym roku od stycznia będzie 10% podwyżka, jeżeli chodzi o ceny najmu. Okej, to jaki mamy wpływ od tych, co wynajmują? To też jest ważne. Bo Pan mówi, że pokrywa wszystko fajnie. Mhm. Jeżeli Pan sumuje cały rok, nie wiem, czy tam niektóre przedsiębiorstwa, bo ja tu widzę, te przedsiębiorstwa nie powstały już teraz, jak inkubator przedsiębiorczości powstał, tylko one już działają, po prostu szukają dobrego, tak jak Pan mówi, że jest ogrodzone i tym podobnie. Tak jest. Jest ładne, posprzątane, no każdy by tak chciał. Ja wiem, tutaj rozmawiam z mieszkańcami, no faktycznie jest ładne, ale każdy korzysta, że jest tanio. To znaczy nie jest tanio, tylko jest tak samo jak w Kamiennej Górze. Czyli my mamy cenę rynkową. Ta cena nie może być ani zaniżona, ani zawyżona. Znaczy my jako mieszkańcy nie dokładamy do tych przedsiębiorców utrzymania, jak mają biuro wynajęte, przykładowo 20, przykładowo mówię, 20 metrów, mają swoich pracowników, tak, korzystają z energii, jest tam ich 6 przedsiębiorców, tak jak Pan powiedział, tak dobrze mówię? Tak jest. Razem z Stowarzyszeniem Kwiatu Lnu. I drugie moje pytanie, niech Pan mi odpowie, ile Stowarzyszenie Kwiat Lnu według tych przedsiębiorców
ma pomieszczenie 10 metrów, 20 metrów, 30, czy jedno z największych. Kwiatl.nu wynajmuje powierzchnię 40 metrów kwadratowych i to jest dawna sala konferencyjna, która została podzielona na 3 biura. I tutaj zgodnie z naszym porozumieniem Kwiatl.nu partycypował w kosztach podziału tego pomieszczenia. Więc to nie gmina inwestowała w to, żeby przygotować pomieszczenia, tylko Kwiatl.nu. To znaczy te remonty, nie remonty, nie my? Remonty robiliśmy my, natomiast dokładnie, samo przygotowanie powierzchni dla Kwiatl.nu finansował Kwiatl.nu. To jest jedno. Druga sprawa, wracając do pierwszego pytania. Inkubator przedsiębiorczości nie ma na celu, ponieważ nie posiadamy nawet osobowości prawnej, zarabiania pieniędzy. I tak jak ja staram się Państwu pokazać... Ja mówię o zerze, żeby... Tak, tak, oczywiście. Tylko tak jak ja staram się Państwu pokazać, ja nie mam możliwości ze względu na brak osobowości prawnej samo się finansować, ponieważ ja nie mogę uczestniczyć w większości projektów, w których bym korzystał, w których bym brał udział. Natomiast poprzez działania inkubatora, czyli pozyskiwanie środków dla przedsiębiorców, dla gminy, na zrobienie inkubatora przetwórstwa lokalnego, to są środki, w zeszłym roku, tak jak Państwu mówiłem, to jest 1 000 000 zł, który wpłynął bezpośrednio na teren gminy wiejskiej Kamienna Góra. I teraz, jeżeli rachunek ekonomiczny nie wychodzi nawet na zero, tylko gmina teoretycznie jest na minus, to finalnie dla naszego regionu, według mnie, rachunek jest dodatni, ponieważ rozwija się przedsiębiorczość i pozyskiwane są środki dla przedsiębiorców. To jeszcze jedno pytanie Panu zadam. Środki unijne kończą się w 2027 roku, tak? Z tego, co ja tutaj czytam w internecie. Co będzie, bo tam Stowarzyszenie Kwiatl.nu działa, że pozyskuje pieniądze z Unii Europejskiej, ale to nie oni pozyskują, tylko dostajemy do Urzędu Marszałkowskiego. I przykładowo, kiedyś to się skończy. Na pewno się skończy, będziemy płacać, a nie brać cały czas. Rozumiem. Wtedy te firmy Kwiatl.nu. To już tłumaczę. To jest perspektywa finansowa i my działamy w perspektywach cyklicznych, czyli było działanie 2007-13, potem 14-20 i teraz jest perspektywa 2020-27. Tak jest. I prawdopodobnie będzie kolejna perspektywa, czyli 28-33. No bez końca dostawać będziemy kasę. I teraz tak, jeżeli Kwiatl.nu, załóżmy, nie będzie miał środków z zewnątrz, no to mamy kolejkę chętnych do tego, żeby korzystać z budynku inkubatora. Kolejna sprawa jest taka, że... I zamknięty temat. Proszę bardzo. Dziękuję. Tak się stanie. No. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Dziękujemy za przedstawienie informacji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 5, podjęcie uchwał i zapraszam jako pierwszego pana dyrektora Krzysztofa Solarza o prezentację uchwały. Szanowni Państwo, chciałbym zaprezentować projekt uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów w spółdzielniach przez Gminę Kamienna Góra. Po podstawie prawnej uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się szczegółowe zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów w spółdzielniach przez Gminę Kamienna Góra. Paragraf drugi. Gmina może w szczególności obejmować udziały w spółdzielniach już istniejących, do których przystępuje, oraz w spółdzielniach tworzonych i współtworzonych przez gminę. Paragraf trzeci, ustęp pierwszy. Upoważnia się wójta gminy Kamienna Góra do wnoszenia do spółdzielni w zamian za obejmowane udziały wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy. Ustęp drugi. Upoważnia się wójta gminy Kamienna Góra do wnoszenia do spółdzielni w zamian za obejmowane udziały wkładów niepieniężnych, aportów. Ustęp trzeci. Przedmiotem wkładu niepieniężnego, aportu mogą być w szczególności. Litera A. Własność nieruchomości lub ich części, własność przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, własność rzeczy ruchomych, użytkowanie wieczyste. Litera B. Udziały, obligacje wierzytelności. Litera C. Prawa majątkowe na dobrach niematerialnych, patent lub prawo do jego używania, prawo do wzoru użytkowego, licencje na korzystanie z wynalazku lub wzoru użytkowego, know-how, znaki towarowe, majątkowe prawa autorskie. Ustęp czwarty. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziału w spółdzielniach winno być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego. Wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego dokonuje biegły rzeczoznawca posiadający wymagane uprawnienia.
Wyceny nie dokonuje się w przypadku, gdy majątek będący przedmiotem aportu został nabyty bezpośrednio przed wniesieniem aportu na podstawie faktury potwierdzającej jej nabycie, bądź istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie ponoszonych nakładów. Ustęp 5. Zgody Rady Gminy Kamienna Góra wymaga zmiana wysokości funduszu udziałowego spółdzielni, która spowoduje utratę przez Gminę Kamienna Góra pakietu kontrolnego udziałów. Paragraf 4. Ustęp 1. Upoważnia się wójta gminy Kamienna Góra do wystąpienia ze spółdzielni i wycofania udziałów w spółdzielniach. Ustęp 2. Wystąpienie ze spółdzielni następuje z zachowaniem okresu wypowiedzenia zgodnie ze statutem spółdzielni i wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy Kamienna Góra. Paragraf 5. Ustęp 1. Upoważnia się wójta gminy Kamienna Góra do zbywania udziałów w spółdzielniach. Ustęp 2. Zbycie udziałów wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy Kamienna Góra. Paragraf 6. Ustęp 1. Udziały mogą być zbywane w trybie: litera A. oferty ogłoszonej publicznie, litera B. przetargu publicznego, litera C. rokowań na podstawie publicznego zaproszenia. Ustęp 2. Tryb publiczny wymaga ogłoszenia oferty publicznej, zaproszenia do rokowań lub zaproszenia do przetargu publicznego w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. Ustęp 3. Zbycie udziałów innym jednostkom samorządu terytorialnego może nastąpić z pominięciem trybu określonego w ustępie 1. Paragraf 7. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów w spółdzielniach dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółdzielni, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółdzielni, oszacowania wartości przedsiębiorstwa oraz oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska. Paragraf 8. O każdym wniesieniu, cofaniu albo zbyciu udziałów wójt gminy Kamienna Góra informuje Radę Gminy Kamienna Góra na najbliższej sesji Rady Gminy następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów. Informacja zawiera dane o ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów, a także do jakiej spółdzielni zostały wniesione, jakiej zostały cofnięte lub w jakiej zostały zbyte. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf 10. Uchwała podlega publikacji i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Pan Janek, proszę. Uchwałę, panie dyrektorze, mi chodzi o wkład, to ile będzie z tego, co tak, po 1000 zł? Tak, to jeszcze sprecyzować, jaki to wkład. Tak, mówimy tu o wniesieniu udziałów. No gmina jest zobowiązana do wykupu przynajmniej jednego udziału. Wartość udziału to jest 1000 zł. Okej. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma, to proszę państwa o głosowanie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Tak, zapraszam panią skarbnik. Pierwsza uchwała w sprawie zmian w budżecie. Witam państwa. Ja mam do przedstawienia trzy uchwały. Pierwsza uchwała jest w sprawie zmian w budżecie. Wszystkie uchwały były zaprezentowane na komisjach i uzyskały pozytywną opinię. Pierwsza uchwała w sprawie zmian w budżecie. Po podstawie prawnej Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3300 zł 68 groszy. Powyższe zmiany zawiera załącznik nr 1 o dochodach budżetu gminy oraz załącznik nr 2 o wydatkach budżetu gminy. Załącznik nr 3 zadania majątkowe do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Budżet po zmianie wynosi po stronie dochodów 56 423 533 groszy i 50 groszy. Po stronie wydatków 65 881 884 i 95 groszy. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są pytania? Nie ma. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę o następny projekt. Drugi projekt uchwały to jest w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kamienna Góra. Po podstawie prawnej Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym
W uchwale Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 grudnia 2022 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2023-32 wprowadza się następujące zmiany. Załącznik nr 1 WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 2 wykaz wieloletnich przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Objaśnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych WPF na lata 2023-32 gminy Kamienna Góra zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są pytania? Nie ma. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Jednogłośnie. Następny projekt uchwały. Projekt uchwały w sprawie uchwały nr 27/222/21 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2021 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Po podstawie prawnej Rada Gminy Kamienna Góra uchwala co następuje. W paragrafie pierwszym w uchwale nr 27/222/21 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2021 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa w paragrafie pierwszym przedmiotowej uchwały i stanowiącej załącznik nr 1 do tej uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. W paragrafie drugim ustęp 2 dodaje się punkt 5 o treści w formie korespondencji elektronicznej wykorzystaniem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego e-doręczenia. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 10 grudnia 2023. Dziękuję bardzo. Proszę, czy są pytania? Nie ma. Proszę o głosowanie. Uchwała również uzyskała jednogłośne poparcie. Dziękujemy pani skarbnicy za przedstawienie projektu uchwał. Zapraszam panią Amelię Kruszek-Szabłowską o przedstawienie projektu uchwały. Dzień dobry. Mam do Państwa do przedstawienia jeden projekt uchwały. Jest to uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu zakresu kontroli prawidłowości pobrania wykorzystania dotacji. Po podstawie prawnej, chciałam powiedzieć, że projekt uchwały był prezentowany szczegółowo na wszystkich posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy i uzyskał pozytywną akceptację. Projekt tejże uchwały, opracowanie tego projektu uchwały wynika z konieczności określenia zasad, jeżeli chodzi o pobieranie i wykorzystanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, do których należy Szkoła Podstawowa Fortis Mocni, prowadzona przez Stowarzyszenie Konwersja. I ta szkoła została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez gminę Kamienna Góra z dniem 1 września bieżącego roku. Paragraf pierwszy. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Pan Janek, proszę. Łebski. Pani dyrektor, mam pytanie, bo na komisjach my dyskutowali, że te stowarzyszenie, które weszło, założyło szkołę, to oni mają typowo w Szarocinie w szkole siedzibę już teraz?
Tak, tak, mają swoją siedzibę w szkole podstawowej w Szarocinie. I klasy też? Prowadzą działalność w Krzeszowie. Uzyskali pozytywną opinię kuratora oświaty o prowadzeniu takiej działalności edukacyjnej. Złożyli do nas wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Wniosek był kompletny, ponieważ zawierał pozytywną i bardzo uzasadnioną opinię kuratora oświaty we Wrocławiu. I oczywiście do tego pozytywne opinie takich instytucji jak Straż Pożarna i Sanepid. Taka jednostka, chciałam jeszcze tylko powiedzieć, oprócz nadzoru prowadzonego przez gminę, jeżeli chodzi o prawidłowość wykorzystania dotacji, też podlega nadzorowi, jeżeli chodzi o kuratorium oświaty, jeżeli w zakresie spraw pedagogicznych. To mam dalsze idące pytanie. To znaczy, pani dyrektor, jak powiedziała, że mają klasy w Krzeszowie, to tylko siedziba będą wynajmować jako dyrekcja, tak mogę powiedzieć, tak? Tak, można tak powiedzieć. Okej, dzięki. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Nie ma, więc proszę o głosowanie. Dziękuję. Uchwała uzyskała pozytywną opinię. 15 radnych za. Zapraszam panią Małgorzatę Sajdak. Pani Małgorzata ma 5 uchwał, tak? Dobrze mówię? Dobrze. Dzień dobry. Przedstawię Państwu 5 projektów uchwał, które były prezentowane na posiedzeniach Komisji Rady Gminy Kamienna Góra i wszystkie otrzymały pozytywną opinię. Pierwszy projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność gminy Kamienna Góra, położonej w budynku numer 52 zlokalizowanym w Ptaszkowie. Po podstawie prawnej Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zbycie lokalu mieszkalnego numer 4 o powierzchni użytkowej wynoszącej 42,18 m2 położonego na parterze w budynku numer 52 w Ptaszkowie wraz z udziałem wynoszącym 4,77% w częściach wspólnych budynku i prawie własności działek numer 302/1, 302/2 oraz 302/3 o łącznej powierzchni 1939 hektara, dla których prowadzona jest księga wieczysta gruntowa macierzysta numer JG1K/4042/28/1. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie ma. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Jednogłośnie. Proszę o następny projekt uchwały. Kolejny projekt dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Pisarzowicach stanowiących własność gminy Kamienna Góra. Po podstawie prawnej Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zbycie części nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność gminy Kamienna Góra, to jest działek. Ustęp pierwszy. Numer ewidencyjny 615/1 o powierzchni 53,1 hektara położonej w Pisarzowicach, objęty księgą wieczystą numer JG1K/4071/09/2, przeznaczonej zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Gminy Kamienna Góra numer 30/173/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku jako tereny wykorzystywane rolniczo R. Ustęp drugi. Numer ewidencyjny 621/3 o powierzchni 53,1 hektara położonej w Pisarzowicach, objęty księgą wieczystą numer JG1K/4071/09/2, przeznaczonej zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Gminy Kamienna Góra numer 30/173/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku jako tereny usług U.
Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, więc proszę o głosowanie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt dotyczy wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Kamienna Góra położonej w Dębrzniku. Po podstawie prawnej Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 59 lat części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy Kamienna Góra na rzecz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wałbrzychu, to jest działki numer 261 łamane przez 11 o powierzchni 3688 hektara położonej w Dębrzniku, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer JG1K łamane przez 30 18 740 łamane przez 7. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie ma, więc proszę o głosowanie. Dziękuję. 13 radnych za, 2 radnych przeciw, 0 się wstrzymało. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krzeszowie stanowiącej własność gminy Kamienna Góra. Po podstawie prawnej Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zbycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, to jest działki numer 1022 o powierzchni 627 hektara, stanowiącej własność gminy Kamienna Góra położonej przy ulicy Betlejemskiej w Krzeszowie, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer JG1K łamane przez 5169 łamane przez 1. Paragraf drugi. Działka wymieniona w paragrafie pierwszym przeznaczona została pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z wydaną decyzją ustalającą warunki zabudowy numer 84 łamane przez 2022 z dnia 9 września 2022 roku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie ma. Proszę o głosowanie. Czternastu radnych za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. I ostatni chyba projekt uchwały, tak? Tak. Ostatni projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały 22 łamane przez 122 łamane przez 20 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla przedsięwzięć polegających na zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach położonych na terenie gminy Kamienna Góra realizowanych w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Moja Woda. Po podstawie prawnej Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer 22 łamane przez 122 łamane przez 20 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla przedsięwzięć polegających na zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach położonych na terenie gminy Kamienna Góra realizowanych w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Moja Woda wprowadza się następujące zmiany. Ustęp pierwszy. Załącznik numer 1 pod nazwą Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej dla przedsięwzięć polegających na zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach położonych na terenie gminy Kamienna Góra realizowanych w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Moja Woda otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie ma, więc proszę o głosowanie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, to już wszystkie projekty uchwał. Przechodzimy do punktu 6. Sprawy różne.
Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawach różnych? Pan Wądołowski, proszę. Nie widzę pana wójta. Chyba wiedział, że pan pytanie zada. To może chwilę poczekamy, tak? Panie Staszku, to poczekamy chwilkę, tak? Dobrze. Pan Piotr, proszę. Ja mam tutaj pytanie do pana Arka w związku z zamkniętą jedną z dróg wyjazdowych z Ogorzelca. Tam w stronę pani Bocheńskiej pojawił się znak zakaz ruchu. No i mieszkańcy są zdziwieni, dlaczego ten znak się tam pojawił. I ten znak jest od strony tutaj wyjazdu z Ogorzelca na samej górze przy wyjeździe na drogę 367 i ludzie podjeżdżają pod ten znak i tam później jest utrudnione w ogóle, żeby zawrócić tym samochodem. No i tyle lat ta droga była utrzymywana zimowo. Wiemy, że tam od 2-3 lat nie było tam w ogóle odśnieżane, a w tym roku pojawił się znak, zakaz ruchu, o którym mieszkańcy nie byli powiadomieni, nawet jakieś służby, czy pogotowie, czy straż pożarna, też nie było żadnej informacji, że ta droga jest zamknięta. Już panie radny mówię, to znaczy ja jestem zdziwiony, że wszyscy są zdziwieni, bo temat nieutrzymywania tej drogi zimą, to już tak jak pan mówi, od 2-3 lat jest. Chodzi o ostatni, czy pierwszy zjazd od strony Kowar, ostatni od strony Ogorzelca, który jest bardzo niebezpieczny, jak wszyscy, każdy kto tam był wie, jak to wygląda. Szczególnie zimą, tak? I robimy to nie dlatego, że kogoś nie lubimy, tylko dla bezpieczeństwa, bo pojawiło się zjawisko takie, o czym się dowiedzieliśmy, że w związku z prowadzonymi pracami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej z odcinkiem. Ludzie nie chcą, tak, czy nie stoją, nie czekają, bo są czasowe przerwy w ruchu, bo jak gdyby roboty kanalizacyjne, budowa przyłączy wymaga przejść poprzecznych przez drogę, więc czasowo droga jest nieprzejezdna na okres 20-30 minut. No wiadomo, muszą wykonawcy wykopać, przekopać drogę, rurę położyć, zasypać, dopiero z powrotem puścić ruch. Jest tam bardzo wąsko, więc żadnego ruchu wahadłowego nie mamy jak prowadzić. W związku z tym mieszkańcy zaczęli zjeżdżać z góry, jak gdyby tym ostatnim zjazdem. I w związku z tym, żeby uniknąć jak gdyby sytuacji takiej, że ktoś nieumyślnie zupełnie zrobi sobie krzywdę, droga od góry została zamknięta i tak jak zawsze zimą było, że ten odcinek jest nieutrzymywany, nieodśnieżany po to tylko, żeby uniknąć jak gdyby jakiegoś zdarzenia niebezpiecznego. Tak samo teraz jeszcze w związku z tymi robotami budowlanymi jest to wprowadzone i myślę, że też można tak powiedzieć, że mieszkańcy powolutku powinni się też przyzwyczajać, bo i tak jest to jak gdyby, my poszliśmy w stronę taką, że ta droga jest czynna, chociaż z ograniczeniami, ale za chwilę, jak przyjdzie remont drogi w Ogorzelcu całkowity, na który już mamy podpisaną umowę, tak jak Państwo wiecie, tą dużą inwestycję na 7,5 miliona, nie wiem, czy nie będzie potrzeby takiej, żeby te odcinki w ogóle zamykać. Mieszkańcy będą musieli zostawiać auto niżej i niestety te kilkaset metrów przejść, bo warunki lokalne są takie, jakie są. Tak, nie ma tam możliwości, jest bardzo wąsko, jest zabudowa w koło. Jeżeli się zaczną prace drogowe, to będzie prawdopodobnie potrzeba, żeby w ogóle zamykać takie odcinki i czasowo zamykać je dla ruchu drogowego. A to, o czym pan mówi, to tak jak mówię, w związku z tym, że się pojawiła pogoda, się zrobiła taka, jaka się zrobiła, zamknięto możliwość korzystania z tego zjazdu, który nie spełnia żadnych parametrów, tak? Żadnych wymogów, jest w naszej ocenie bardzo niebezpieczny. I jako zarządca drogi taką decyzję podjęliśmy. Dziękuję bardzo. Proszę. Panie Arku, wszystko rozumiemy, że tam jest teraz kanalizacja, później będzie droga. Tam jest znak, że jest ślepa uliczka, także ludzie wiedzą, że nie przyjadą, bo jest remont, czy tam będzie kanalizacja tej drogi. No ale przez tyle lat ta droga była utrzymywana. Od 8 lat, jak zmienił się wykonawca, ta droga, najpierw był znak, że albo postawić może znak, że w związku z zimą nie jest utrzymywana i niech mieszkańcy sobie na własne ryzyko tam wjeżdżają, czy nie wjeżdżają, ale nie wiem, czy to od razu jest powód, żeby takie drogi zamykać. W Czarnowie też jest taki kąt nachylenia drugi, tam wszyscy jeżdżą po tych drogach, a tu nagle trzeba zamknąć tą drogę. Jak będzie remont tej drogi w przyszłym roku, no to jak ci mieszkańcy z Górnego Ogorzelca będą się chcieli wydostać? No będą musieli zejść tak naprawdę. Nie, no, w naszej ocenie zjeżdżanie tamtędy w takich warunkach, jak dzisiaj mamy, grozi po prostu wypadkiem. Zarządca drogi odpowiada za stan bezpieczeństwa na drogach. W związku z tym taka decyzja. No ja rozumiem, że się możemy nie zgadzać tutaj w ocenie tego, no ale takie jest nasze stanowisko jako referatu merytorycznie odpowiedzialnego za zarządzanie drogami.
Dziękuję bardzo. Panie Staszku, pan wójt jest, proszę o zadanie pytania. Panie wójcie, mam pytanie. Tak, kanałami się dowiedziałem, że odbyło się spotkanie z wojewódzkim komendantem policji odnośnie potencjalnej lokalizacji posterunku w Krzeszowie. Czy pan mógłby coś się przybliżyć, coś powiedzieć na ten temat? Nic? Wojewódzkiego komendanta policji nie uczestniczyłem. Nie? Nie wiedziałem o tym spotkaniu, nie znam ustaleń z tego spotkania, więc nie mogę. Ale z gminy nikt nie był? Nie mieliśmy żadnej informacji o spotkaniu, nie mieliśmy żadnego zaproszenia, więc nie wiem, co mam panu odpowiedzieć. O malutku. Dziękuję. Pan Janek, proszę. Ja jako sołtys, nie jako radny, jako sołtys mam taki problem na wsi w sprawie oświetleniami na gminie non-stop. Teraz Dolne Pisarzowice od Krzyża nie mają światła i po 4 dni. Ostatnio nie mieli światła Górne Pisarzowice, zgłaszam na Tauro i to się dzieje nieraz po tygodniu, że to nie chodzi o spalenie lampy, a załączenie ESA, żeby to było. I mieszkańcy są, można powiedzieć, nie jeden punkt, a nieraz i po 2 punkty. To się dzieje teraz w tym ostatnich miesiącach i osobiście wydzwaniam do Tauronu. Tu pani ktoś mówi, która pracuje, też dzwania. Nie wiem, trzeba było to wreszcie jakoś dogadać, żeby, jeżeli są takie punkty, ja rozumiem, spalona lampa czy co, i tym podobnie, że może to potrwać. Ale punkt, który nie pali 10, 15, 20 lamp, zdarza się, nie wiem, dzisiaj się dowiem, czy od krzyża do zakładu palą lampy. 4 dni od piątku nie paliły do wczoraj. Może byli, nie wiem, ale się dzieje, dowiem. Druga sprawa w sprawie odśnieżania, panie wójcie. Nie wiem, czy wreszcie coś zrobić, żeby sołtysi mieli jakiś wpływ na odśnieżanie, bo ja telefony otrzymuję nawet jako sołtys i jestem z tego zadowolony, nie śpię jeszcze o godzinie 24, dzwonią. Nawet ostatnio, wczoraj dzwoniłem do pana Tomka, że przy budynku 100, to jest 100 metrów czy 80 metrów na gminie. Daję prosty przykład, bo wczoraj mnie zaczepili, bo wracałem z Rędzin i to są Pisarzowice jeszcze. Przy budynku 144 mówi, od kiedy spadł śnieg, nie odciężali. Takich przykładów mogę tutaj mnożyć. Ja tu chciałbym tutaj, żeby tutaj jakoś to skorygować, żeby to było też i sołtysi, nie wiem, czy inni mają taki też problem, ale u mnie w Pisarzowicach jest ten problem, że przykładowo jak dzwonię akurat, bo mam telefon do tego pana odśnieżania, to nieraz jest tak, że jak urzędnik gminy nie da zezwolenia, to on nie pojedzie. No ja bym chciał też, kiedyś było, że sołtysi podpisywali i wiedziałem, że taka droga odśnieżana. Nie wiem, coś by trzeba było zmienić, panie wójcie, z tym odśnieżaniem. Żeby było łatwiej. Mi chodzi o łatwiej. Dobrze, to może zacznę od drugiej kwestii. Jest pracownik, który odpowiada za wysyłanie jednostek na drogi i nie wyobrażam sobie innego scenariusza, że firma będzie jeździła na polecenie sołtysa bez wiedzy pracownika, bo wtedy te koszty, które my ponosimy, będą kilkukrotnie większe. No nie może być tak, bo to my odpowiadamy, panie radny, za budżet i jeżeli do pana czy do państwa sołtysów są zgłaszane uwagi, te uwagi proszę przekazywać bezpośrednio do pracownika. Jest specjalnie wydzielony telefon, który ma pracownik obowiązek odbierać i on wypuszcza jednostki na drogi. Proszę sobie ten ewentualnie konkretny przypadek z panem kierownikiem przedyskutować, bo rzeczywiście przedwczoraj i wczoraj to była zmasowany atak zimy, nie tylko u nas, tylko w całym kraju. Rzeczywiście była bardzo trudna sytuacja i z pewnością nie było tak, że z godziny na godzinę wszystkie drogi zostały odśnieżone, bo wiem, że tak nie było. Zresztą wczoraj też był gorący telefon do urzędu i staraliśmy się tą sytuację, co by nie było kryzysową, jak najszybciej zażegnać. A mówiąc o oświetleniu, to przecież wiem doskonale, jaka jest sytuacja na Dolnych Pisarzowicach z tym nieizolowanym przewodem w ramach... Ale ja wiem, że tam od kilku dni nie świeci. Tak samo jak pan, tak i my zgłaszamy to do Tauronu. Tauron jest specyficzną firmą, możemy sobie pewne rzeczy ustalać, a życie weryfikuje to zupełnie inaczej. W ramach umowy z wykonawcą, z panem Sandejem, z którym mamy podpisaną umowę, do końca tego roku Pisarzowice mają być kompleksowo zrobione z wymianą tego przewodu, więc myślę, że ten stan się polepszy. Natomiast na czas reakcji Tauronu, niestety ja nie mam wielkiego wpływu, jest to monopolista, firma, która stawia warunki,
I my jako gmina, mimo że mamy podpisaną umowę, dokładnie jesteśmy w takiej samej pozycji jak mieszkaniec czy sołtys. To jest smutne, ale taka niestety jest prawda. Jeszcze tylko jak mogę dodać do tego, panie Janku, bo nie wiem, czy mówiliśmy, czy nie. Temat tego wyłączenia czy braku czasowego oświetlenia na Górnych Pisarzewicach też jest związany z tym, o czym pan wójt mówi, czyli z inwestycją prowadzoną, bo jak pan sobie pojedzie do góry, to na wysokości tego przystanku ostatniego, po lewej stronie, patrząc w kierunku Rędzin, tam widzicie państwo, że jest nowa szafa. Tam Tauron wymieniał przez kilkanaście dni całe obwody, wszystkie szafy. My postawiliśmy nowe szafy oświetlenia, ponieważ one miały być wyniesione z szaf tauronowskich, mają być odrębne, niezależne skrzynki i te prace przez kilkanaście dni trwały, więc stąd te przerwy jak gdyby w funkcjonowaniu instalacji oświetleniowych też mogły wynikać. Proszę. O zadzwonieniu do pana otrzymałem taką informację, ale jeżeli takie roboty są większe i grubsze, to jakaś informacja do sołtysa, czy informacja do tablicy ogłoszeń i mieszkańcy wiedzieli i mamy spokój. No tylko tyle. No. A to wie pan, tak jak pan wójt mówi, no my nie mamy wpływu na to, co Tauron. Oni gdzieś na swojej stronie zamieszczają informacje o wyłączeniach, tak? Ale na to, jak oni informują, no to na to nie mamy wpływu. Panie Jarku, Tauron jak wyłącza oświetlenia, na przykład jak to robił, to na słupach nawet dawał, że w takim i takim dniu będzie wyłączone, bo sam osobiście czytam, a teraz od tego widzę chyba odczyt, to wystarczy jakaś rozmowa poinformować, żeby kierownik poinformował pana, jakieś pisemko, ja wywieszę. Mamy spokój z mieszkańcami. Ale wie pan, to nie zależy od nas, bo to jest infrastruktura Taurona. Oni też nas nie informują, że wymieniali, bo ja mówię, to było jak gdyby skorelowane, tak? Wykonawca wymienia tą infrastrukturę w cały czas we współpracy z Tauronem, dlatego że to w części jest mienie Tauronu. Tak? My mieliśmy tą instalację swoją w taki sposób skonstruowaną, to jest zaszłość tam sprzed iluś lat, że nasza infrastruktura była w szafach tauronowskich. Teraz to dopiero rozdzielamy i teraz dopiero jest to wynoszone. Ja nie miałem informacji, miałem informację od naszego wykonawcy, że on przygotował naszą część do podpięcia, natomiast kiedy Tauron wymieni swoją szafę i podepnie naszą nową szafkę do tego, takich informacji od Taurona nie dostajemy. To jeszcze jedno, to wymienili już to, co pan mówi, panie Jarku, wszystko? Tam byłem w zeszłym tygodniu, to byli pracownicy Taurona i wiem, że montowali już szafę. Czy to jest podłączone teraz na dzień dzisiejszy, nie wiem. Ale w zeszłym tygodniu byliśmy w czwartek, to prace tam były, stał bus tauronowski, stało trzech pracowników i jakieś tam prace się toczyły. Dziękuję bardzo. Pani sołtys, pan wójt, tak? Pani sołtys. To proszę, pani sołtys. Mam taką prośbę też do wójta, żeby jakoś zainterweniować, bo od ubiegłego roku lampa przy posesji numer 80 w Leszczyńcu i 96, no nie mogę doprosić się, żeby tam się świeciło, ponieważ tam są lampy LED-owe, a no gmina takimi lampami nie dysponuje. Nie wiem, no coś, żeby zrobić, żeby, bo mamy takie, powiem tam, oświetlenie, ono nie jest za gęste, więc na pewno doskwiera to społeczeństwu. Już ponad rok to trwa. To jest jedna prośba. A druga prośba to jest też o odśnieżanie. Powiem tak, że w porze obiadowej zadzwoniłam do pana Tomka w niedzielę, że jest potrzeba, żeby odśnieżyć drogi te boczne. Pan Tomek oczywiście odpisał mi, że poinformował pana. O godzinie 19 prawie mam telefon od państwa leśniaków, od państwa talarczyków, od państwa stawiarskich, że dalej jest nieodśnieżone. Ja napisałam SMS-a, że ludzie do pracy i pani Leśniakowa jechała też do lekarza, a do pan Grochowski jest leżący i tam miał przyjechać lekarz. Więc bardzo prosiłam pana Tomka, żeby tą drogę odśnieżyć. Pan Tomek odpisał mi, że tego SMS-a przesłał do pana, który odśnieża. I co? Minęła niedziela, zostało nieodśnieżone. Poniedziałek o godzinie 11 znowuż dzwonią ci państwo Grochowscy, państwo Leśniaki i proszą o to odśnieżenie. I dopiero później, po tym czasie, pan, który odśnieża, zareagował. I jeszcze jedno proszę, żeby do państwa leśniaków, bo tam dojeżdżają do pracy, no i mówię, tam pan Grochowski jest leżący, żeby tam dostarczyć im trochę tego piasku, żeby sobie mogli podsypywać, bo wyjazd z ich drogi jest szczególnie taki trudny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pan wójt teraz.
Szanowni Państwo, mam kilka informacji. Może zacznę od tej, wiedzą Państwo w mediach, że na terenie naszej gminy mieliśmy dosyć poważne zdarzenie związane z pożarem domu w Dobromyślu. To zdarzenie miało miejsce w sobotę. Dom zamieszkały przez jedną osobę. Dom praktycznie całkowicie nie do wykorzystania już, bo wiem, że jest po wizycie inspektora nadzoru budowlanego i raczej mało prawdopodobne, żeby można było do tego domu wrócić. Pan właściciel tego domu uległ poważnemu poparzeniu, przebywa aktualnie w szpitalu w Wałbrzychu. Czekamy w zasadzie z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na powrót tego pana, żeby móc z nim porozmawiać i ustalić zakres pomocy, jaki on będzie potrzebował, czy będzie miał gdzie mieszkać, czy będziemy musieli zaoferować jakąś pomoc w tym zakresie, ale również jeśli chodzi o jakieś wsparcie finansowe i materialne. Ale ja w zasadzie mówię o tym, dlatego że też z inicjatywy Stowarzyszenia Lepsze Dziś od wczoraj została uruchomiona zbiórka na rzecz Pogorzelca z Dobromyśla, udostępniona na naszych facebookowych profilach. Gdyby chcieli Państwo lub wesprzeć w jakiś sposób lub przekazać informacje dalej, no to bardzo byłoby wskazane, bo tutaj rzeczywiście patrząc na skalę zniszczenia tego domu, no to wsparcie będzie potrzebne. My ze strony gminy, tak jak mówię, wsparcie celowe, które wynika z przepisów, ono nie jest zbyt duże, ale na pewno będziemy angażować się w pomoc, jeśli chodzi o zakup jakiegoś podstawowego wyposażenia czy zbiórkę tych rzeczy najbardziej potrzebnych. Z innych informacji, które chcę Państwu przekazać, to jesteśmy po otwarciu przetargu na przebudowę z remontem drogi gminnej w Rędzinach. I to jest też ten temat, który był kilka miesięcy tutaj właśnie w Pisarzowicach był dyskutowany. Wiedzą Państwo, że ta droga w Rędzinach, ta droga do kopalni jest dosyć długim odcinkiem, bardzo szerokim i kosztochłonnym. Uzyskaliśmy wsparcie z rządowego programu Polski Ład w wysokości 2 miliona złotych na remont tej drogi w sposób kompleksowy. I po otwarciu ofert mieliśmy złożone 4 oferty. Postępowanie jeszcze trwa. Wartość zadania zaproponowana przez oferentów mieści się w przedziale od 5,2 miliona złotych do 7,3 miliona złotych. To oznaczałoby, że dwie z firm mieściłoby się poniżej tego kosztorysu, który mieliśmy przygotowane. Jeżeli udałoby się wyłonić wykonawcę, bo trwa jeszcze analiza dokumentów, no to moglibyśmy rzeczywiście nie dołożyć do tej inwestycji. I to jest dobra informacja, szczególnie w ostatnim okresie, jak przyzwyczajamy się do tego, że trzeba raczej dokładać niż zaoszczędzamy. Mam jeszcze informację taką, która w zasadzie jest mniej do Państwa, a bardziej dla mieszkańców gminy, ponieważ w związku z tym, że dzisiaj Państwo dokonali zmian w budżecie, co umożliwi mi podpisanie z panią skarbnik umowy z wykonawcą na remont tutaj Domu Kultury pod potrzeby mediateki, ale też i tego inkubatora kuchennego, musimy przenieść punkt rehabilitacji, który jest punktem bezpłatnej rehabilitacji dla mieszkańców gminy Kamienna Góra. Podjęliśmy decyzję, dziękuję panu i radnemu i panu Sołtysowi z Przedwojowa, że na czas remontu ten punkt rehabilitacji będzie się mieścił w świetlicy wiejskiej w Przedwojowie. Tam są dwa pomieszczenia aktualnie malowane i wymalowane. Jedno z tych pomieszczeń będzie właśnie pod usługi rehabilitacji. Także jeżeli znają Państwo osoby, które korzystają, to proszę też przekazywać. My oczywiście też to udostępnimy na naszej stronie internetowej. Jeżeli już jestem przy Przedwojowie, to informuję tylko, że zakończył się proces wymiany kompleksowej, wymiany opraw LED-owych, znaczy na LED-owe starych opraw. Ma to miejsce w
w ramach umowy podpisanej z Tauronem, dokładnie w takim samym scenariuszu, jak zrobiliśmy to w Raszowie. Nie ma jeszcze rozstrzygnięcia programu Rozświetlamy Polskę, w ramach którego złożyliśmy wniosek na w zasadzie większość sołectw wymiany tego oświetlenia, więc na razie idziemy dalej trybem tej współpracy z Tauronem. Natomiast pozostałe wioski są przewidziane do współpracy w ramach programu Rozświetlamy Polskę. I drodzy Państwo, ostatnia informacja. 16 grudnia wspólna gminna Wigilia. W tym roku ze względu na remont tutaj w Pisarzowicach ta Wigilia odbędzie się w Krzeszowie. Bardzo serdecznie Państwa radnych, sołtysów, mieszkańców zapraszam. W konkursie o Złotego Anioła, tradycyjnym konkursie. W konkursie w tym roku rola główna będzie w postaci pierogów. Myślę, że tutaj, jeśli chodzi o pierogi, to mamy bardzo duże sukcesy naszych kół, gospodyń, sołectw. Także bardzo serdecznie zapraszam. Spędźmy tą Wigilię gminną razem. Potem myślę, że pokolędujemy i będą święta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O, proszę. W sprawie tych rędzin, to będzie do mostku szło jak na Czarnów, czy do samej góry na kopalnię ta droga? Tam dokładnie, ale na wysokości tego budynku kopalnianego, tam się kończy. Bo w 2008 czy 2009 roku był część od tego odcinka do kopalni remontowana, no to od tego wyremontowanego odcinka wtedy w dół. Do skrzyżowania na Pisarzowicach, do drogi powiatowej. Ale mówi pan za mostkiem w kierunku Czarnowa. Nie, to już jesteśmy na samej górze. To tam nie, to jest... Ale to już na teren kopalni, to nie. To tam tego odcinka na razie nie robimy. Proszę. Być może nasza, ale to wie pan, no to ten odcinek kosztuje 6 milionów, jakbyśmy chcieli zrobić całość, no to razy dwa. Dziękuję bardzo. Jak widać, pan Janek, jeśli pana mogę jeszcze, Janka słuchać bez mikrofonu nawet także. Panie przewodniczący, jeśli mogę. Proszę. Jeszcze, bo pracujemy nad dokumentacjami teraz na kolejne zadania, szczególnie te, które czekają nas w przyszłym roku, bo jak Państwo widzieli, budżet będzie on bardzo trudnym budżetem, bardzo angażującym przede wszystkim Wydział Inwestycji, bo rzeczywiście historycznie ogromna kwota na inwestycje i my musimy być gotowi jak najszybciej z dokumentacją. Przygotowujemy specyfikacje istotnych warunków zamówienia do przetargu na Betlejem, na ujęcie wody. Na naradzie ostatnio rozmawialiśmy o tym, ponieważ trzeba będzie to ujęcie wody na czas remontu zamknąć, więc będziemy musieli mieć jakieś alternatywne źródło dostawy wody dla mieszkańców. Nie tylko Krzeszowa przecież, bo to jest w zasadzie kilka miejscowości. Takie warianty już mamy dyskutowane. I też trwa opracowanie dokumentacji na remont dachu hali sportowej w Krzeszowie, ponieważ też chcielibyśmy przystępować już powoli do przetargu. Dziękuję. Dziękuję. Do szkoły. I droga w Pisarzowicach do szkoły. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze w sprawach różnych chce zabrać głos? Proszę. Tej drogi do szkoły właśnie, czy dostaliśmy tam 2 miliony jako na tą drogę, czy zaczynacie coś myśleć o wykupu, o poszerzeniu tej drogi? Znaczy, my myślimy już od września, bo już we wrześniu czy w sierpniu zawarta została umowa na projektowanie. Na dzień dzisiejszy ścigamy się z czasem, tak? Bo mamy 9 miesięcy od momentu uzyskania dofinansowania na zrobienie postępowania zakupowego. Natomiast kwestie zakupu, poszerzania, to myślimy, ale w ramach projektu, bo tam będziemy szli procedurą ZRID-owską, czyli decyzją tym zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej, która jest jednocześnie pozwoleniem na budowę i decyzją wywłaszczającą mieszkańców, tak, za wypłatą odszkodowania. Także tu nie będzie osobnych podziałów. To wszystko w projekcie, że tak powiem, budowlanym do decyzji ZRID
będzie przedstawione, tak? Gdzie poszerzyć, jak poszerzyć, komu, brzydko powiem, zabrać, kogo wywłaszczyć. Na takiej zasadzie to się odbywa. Nie będzie osobnych umów indywidualnych z mieszkańcami. Dziękuję bardzo. Pan wójt, proszę. I jeszcze ostatnią informację mam. Ja myślę, że będę miał więcej informacji na kolejnej sesji, ale w piątek mamy spotkanie z właścicielem gruntu, działek, z którym chcemy rozmawiać na temat wykupu tych działek pod oczyszczalnię ścieków, planowaną oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach. Będzie to pierwsze spotkanie, będziemy rozmawiać na temat możliwości, jeszcze nie ceny, na temat możliwości wykupu tej działki, bo jeżeli będzie chęć tutaj współpracy z obu stron, szczególnie tej drugiej, no to wtedy będziemy rozpoczynali procedurę przede wszystkim z wyceną tych nieruchomości, ze zleceniem operatu i potem rozmowy na temat jakiejkolwiek umowy przedwstępnej i rozpoczęcie prac planistycznych. Dziękuję bardzo. Po nowym roku, piątym, dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Jeżeli nie, szanowni państwo, ja mam tylko jedną informację. Po konsultacji z państwem podczas przerwy sesja grudniowa odbędzie się w piątek 22 w CBK Krzeszów o godzinie 13. To tak wstępnie. Państwo już wiedzą, rozmawialiśmy w przerwie, akceptacja jest. Tak, i to jest ostatnia informacja. Szanowni państwo, dziękuję za przybycie i zamykam 61. sesję Rady Gminy Kamienna Góra.